Zabawna rzecz, znana zresztą przynajmniej tym, którzy się interesują literaturą popularną, to niechęć Sir Artura Conan Doyle'a do Sherlocka Holmesa. Autor, twórca tej postaci, szczerze Sherlocka Holmesa nienawidził i nigdy wyraźnie, jasno nie powiedział, jakie są źródła tej nienawiści. Także pewności co do tego nie możemy mieć, dlaczego tak się stało, możemy się domyślać. Większość autorów tym się zajmujących domyśla się, że po prostu Sir Arthur Conan Doyle nie mógł wybaczyć Holmesowi tego, że przysłonił całą resztę jego twórczości. Conan Doyle uważał się za pisarza powieści historycznych. Włożył bardzo wiele pracy w badania i w samopisanie wielkich, grubych tomów opowieści o czasach wojen napoleońskich. To wszystko zostało wydane drukiem tylko i wyłącznie dlatego, że przyniósł to do wydawcy autor Sherlocka Holmesa. I to wszystko, jeżeli w ogóle ktoś dzisiaj jeszcze od czasu do czasu czyta, a i współcześnie, jeżeli ktoś przeczytał, to wyłącznie dlatego, że napisał to autor Sherlocka Holmesa. Natomiast samego Sherlocka Holmesa Conan Doyle stworzył, szczerze mówiąc, w ramach czegoś, co my w Polsce zwykliśmy nazywać chałturą. Było to napisane na boku, w pośpiechu i wyłącznie dla zarobku, akurat w momencie, kiedy autor pieniędzy potrzebował. Ja osobiście śmiem twierdzić, że jest jeszcze jedna przyczyna, dla której Conan Doyle Sherlocka Holmesa nie lubił. Otóż on miał poczucie, że ta postać tak naprawdę nie jest postacią oryginalną i wiedział doskonale, że zapożyczył wszystkie istotne elementy tej układanki od innych autorów, których nie pamiętamy, bo w dziejach literatury jakoś oni zupełnie zaginęli, a przynajmniej ta część ich twórczości zaginęła. A sam Sherlock Holmes pozostał dzięki niezwykłemu zbiegowi okoliczności. Ten zbieg okoliczności to przede wszystkim powstanie wokół Londynu sieci kolei. Sherlock Holmes jest dzieckiem kolei, gdyby nie było kolei, to byśmy wszyscy o Sherlocku Holmesie nie słyszeli, co zaraz udowodnię. Otóż pierwszy detektyw, pierwszy kryminał, ja przypomnę, powieść kryminalna to nie jest powieść, w której ktoś kogoś zabija, bo w ten sposób zaczniemy od zaliczenia Iliady i Odysei, a nawet wcześniej jeszcze Gilgamesza do kryminałów. Powieść kryminalna jest to taki rodzaj powieści popularnej, gdzie opowiada się o rozwiązywaniu zagadki przestępstwa, czyli opowiada się o poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, kto zabił. Więc taką pierwszą powieścią kryminalną tutaj nie są zgodni literaturoznawcy, komu palmę pierwszeństwa przyznać. Ja się zgadzam z tymi, którzy uważają, że taką pierwszą powieścią kryminalną była powieść Edgar Huntley, napisana przez niejakiego Charlesa Brogdena, zupełnie dzisiaj niepamiętanego pisarza amerykańskiego, który kiedyś chlubił się tym, że był pierwszym zawodowym pisarzem Ameryki. To zresztą marny zaszczyt. Ameryka to była wtedy dziura zabita dechami i ostatnia prowincja świata, i nikt nigdy by nie pomyślał, że ten kraj kiedykolwiek zrobi taką karierę i stanie się tak ważny. A Edgar Huntley to powieść napisana już pod koniec wieku XVIII i jest tam właściwie wszystko, co jest potrzebne, żeby był kryminał. Jest zbrodnia, jest zagadka i jest zawodowy detektyw, który ją rozwiązuje. Właśnie w tytułowy Edgar Huntley. Nie ma takiego klasycznego rozwiązania kryminału, bo nie było jeszcze stworzonych tych wszystkich reguł, które my znamy z dzieł Agaty Christie. Koniec końców okazuje się, że zabili Indianie, co już samo w sobie dzisiaj dyskwalifikuje tę powieść w czasach politycznej poprawności jako wyjątkowo nieodpowiednią dla młodzieży. No ale w początkach wieku XIX, kiedy ona na rynku funkcjonowała, to uważano, że to jest całkiem dobre rozwiązanie takiej fabuły. Edgar Huntley sobie został napisany, wydrukowany i właściwie nic się dalej nie działo. Sam autor tej dziedziny twórczości nie kontynuował, bo po prostu na kryminały nie było wtedy zapotrzebowania. Spróbował stworzenia kryminału Edgar Allan Poe, który jest doskonale pamiętany i pozostał w literaturze, ale z innych zupełnie przyczyn. Edgar Allan Poe napisał trzy opowiadania, które były klasycznymi kryminałami i które właściwie tworzyły klasyczny kryminał. Przy czym najważniejsze z nich było pierwsze opowiadanie, które nazywało się Zabójstwo przy Rimorsz. Poe napisał je dla gazety. On był pisarzem piszącym dla szybkiego zarobku i jeżeli coś nie dało się wydrukować w prasie i spieniężyć dość szybko, to rezygnował z tego rodzaju twórczości. Mamy w opowiadaniu Zabójstwo przy Rimorsz takiego oto człowieka, który zajmuje się rozwiązywaniem zagadek.
Bardzo celnie tutaj Paul stwierdził, że jeżeli utwór ma o tym opowiadać, to trzeba stworzyć jakiegoś zawodowego rozwiązywacza zagadek. Ów młody człowiek nazywa się August Sidipon. Ważna rzecz. Opowiadania Poego dzieją się we Francji, ponieważ kryminał, dokładnie z tej samej przyczyny, dla których w PRL-u pisząc kryminały, autorzy skryci za anglosaskimi pseudonimami te fabuły lokowali w Stanach Zjednoczonych. Francja ówczesna to było centrum cywilizacji, Ameryka ówczesna nadal była zabitą dechami prowincją, na której nawet nie było policji. A trudno sobie wyobrazić kryminał dziejący się w kraju, gdzie nie ma policji. Dlatego opowiadanie Zabójstwo przy Rimorze dzieje się w Paryżu. Policja jest w nim oczywiście, jak w każdym późniejszym kryminale, tą siłą, która nie potrafi zagadki rozwiązać. Rozwiązuje ją detektyw amator, właśnie w August Dupin. August Dupin jest człowiekiem, który pieje peany rozmaite w tym tekście na temat myślenia analitycznego i formułuje całą teorię, że człowiek, który sprawnie myśli, ze skutku jest w stanie wywnioskować przyczynę. Myślenie analityczne to w tym opowiadaniu wsławiony rodzaj sprawności intelektualnej, który pozwala każdemu, kto zna skutki, wywnioskować z tych skutków przyczyny. Oczywiście Edgar Allan Poe miał na tyle talentu, wyczucia i nerwu pisarskiego, że zdawał sobie doskonale sprawę, że taki temat trzeba umiejętnie sprzedać, żeby on był atrakcyjny. W związku z czym August Dupin po pierwsze jest obdarzony wszelkiego rodzaju dziwactwami, jakie tylko można wyobrazić sobie. Śpi w ciągu dnia, na dwór wychodzi wyłącznie w nocy, nie znosi bowiem światła dziennego, głównie się wyleguje, cały czas narzeka, że jego wielki, wspaniały umysł nie znajduje wystarczającej pożywki do działania w otaczającej go rzeczywistości. A przede wszystkim tutaj Edgar Allan Poe dokonał wynalazku genialnego w swojej prostocie. Przede wszystkim ma on przyjaciela, mówię o bohaterze oczywiście jego prozy, August Dupin ma przyjaciela, który to przyjaciel jest wiecznie nic nie rozumiejącą osobą, której trzeba wszystko tłumaczyć, w jaki sposób August doszedł do tego, do czego doszedł. Ten przyjaciel jest narratorem, on opisuje z zachwytem, jak to jego przyjaciel, detektyw, rozwiązywał rozmaite zagadki i on nigdy nic nie rozumie, żeby ten uśmiechając się mógł powiedzieć, ależ to proste, drogi przyjacielu, przecież wystarczy skojarzyć to, to, to i to. Edgar Allan Poe napisał 3 opowiadania o Auguste Dupin. Jak powiedziałem, pisał dla pieniędzy. Kiedy stwierdził, że nie ma z tego pieniędzy, więc wtedy zrezygnował z dalszego pisania takich rzeczy, zasłynął i został w literaturze jako twórca opowieści niesamowitych, jako ojciec późniejszego horroru i późniejszej science fiction, ale troszkę się nie pamięta o tym, że również ma prawo uchodzić za ojca kryminału. Natomiast jego utwory jakieś 40 lat później zyskały sobie pewną popularność we Francji. Myślę o tych właśnie utworach kryminalnych. I tam znowu znalazł się autor francuski, który opierając się na tym pomyśle Poego, rozwinął konwencję kryminału i rozwinął konwencję opowieści o genialnym detektywie. Z tym, że co można tłumaczyć francuską tradycją, we Francji był na początku wieku XIX, za czasów Napoleona, człowiek, którego można nazwać archetypem supergliny, który stał się bohaterem ogromnej ilości rozmaitych tekstów jarmarcznych, a mianowicie Franciszek Widok. To była postać, to był pierwszy twórca policji kryminalnej francuskiej i przede wszystkim sam był kryminalistą, zanim został policjantem. Był człowiekiem o niezwykle barwnym życiorysie i właściwie nic nie trzeba było do tego życiorysu dodawać. W związku z czym książek, które były zatytułowane Pamiętnikami Widoka, pojawiło się w ciągu tylko pierwszych 20-30 lat po jego śmierci kilkadziesiąt, a pewnie wiele z tych książek się nie zachowało. Cały czas ta legenda była bardzo żywa we Francji, kiedy Émile Gaboriau, przeczytawszy utwory Edgara Allana Poego, stworzył swojego detektywa. Ten detektyw nazywał się Inspektor Lecoq i właściwie był powtórzeniem tego, co Poe wymyślił o myśleniu analitycznym. Też się posługiwał myśleniem analitycznym, tylko że był dużo bardziej aktywny fizycznie.
od Augusta Dippena, co znaczy ćwiczył boks, szermierkę, bardzo wielką wadę przykładał do badania śladów, wszędzie pojawiał się z ogromnym szkłem powiększającym, przez to szkło powiększające oglądał rozmaite pozostawione przez przestępcę paprochy, zadrapania i wszystko, co tylko na miejscu przestępstwa mógł znaleźć, a później w swoim wielkim mózgu kojarzył te ślady ze sobą, odkrywał przestępcę, a później osobiście go z reguły aresztował i zakładał mu kajdanki. To był postęp w stosunku do Augusta Dippena. Te powieści zyskały sobie pewne uznanie, aczkolwiek uchodziły za literaturę najgorszego sortu, której absolutnie nie wypadało czytać nikomu szanującemu się. Była to literatura dla stangretów i panien służebnych. I jako taka właściwie też została zupełnie dzisiaj zapomniana. Kto przypomni sobie, jak pojawia się Sherlock Holmes w literaturze, w świetle tego, co powiedziałem przed chwilą, nie może mieć wątpliwości, że tak naprawdę jest to plagiat. Można nawet użyć tego pojęcia, chociaż wówczas nikt tego tak nie nazywał. Jest to postać sklejona z postaci Edgara Allana Poe'ego i Emila Gaborio. W 1887 Conan Doyle, chcąc zarobić trochę pieniędzy, napisał taką powieść. I tu teraz wszyscy myślą, że ja powiem, i ta powieść się okazała sukcesem. Nie, to była kompletna klapa. I druga powieść o Sherlocku Holmesie też była kompletną klapą. I Conan Doyle postanowił to samo, co przed nim Edgar Allan Poe czy Brogden, postanowił przestać pisać na ten temat. Co się zdarzyło? Otóż powstała gazeta przeznaczona wyłącznie dla czytelników jadących pociągiem. Pewien restaurator, który miał restaurację kolejową, uświadomił sobie, że ludzi, których kilkadziesiąt tysięcy codziennie dojeżdża do Londynu i odjeżdża, że oni nie mają w pociągu, więc sobie przyszedł robotnik niż czytać i zaczął wydawać gazetę tylko dla nich przeznaczoną. I do tej gazety zgłosił się Arthur Conan Doyle ze swoim pomysłem i kupiono ten pomysł, ale pod jednym warunkiem, że nie będzie to powieść, więc będą to opowiadania. I okazało się, że Conan Doyle, który pisał fatalne powieści, rozwlekłe i nudne, kiedy musiał napisać opowiadanie, stworzył genialną konwencję. Przychodzi klient do Sherlocka Holmesa, rzuca zagadkę, Sherlock Holmes ją rozwiązuje. Koniec, dojechaliśmy do stacji końcowej. I to właśnie sprawiło, że ta postać została w literaturze i jest w niej do dziś.